gdzieś bez karczmy? Byłoby to jak stworzenie bez głowy. Karczma jest bowiem miejscem sacji, rady i jelcera. W niej się wszystko nawiązuje i zawiązuje. W niej żar jeden drugiemu wylewa. W niej się biją i kłócą. Ważą i godzą. I kochają. Karczma to serce wsi. Tokarnia, spotkanie kultury. Pod tym hasłem 11 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy kilka wydarzeń kulturalnych. Pierwszym z nich było otwarcie tablic turystycznych. Kalwaria Tokarska czy Dwór Targowskich w Tokarni to wyjątkowe miejsca w sercu Małopolski. Taki był tytuł projektu zrealizowanego przez Grupę Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej pod mecenatem Małopolski. Informacje umieszczone na tablicach pomogą odkryć wyjątkowość tych miejsc i podnieść świadomość mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego. Cieszy fakt, że Grupa Przyjaciół Ziemi Tokarskiej stara się o środki dofinansowania do swoich potrzeb i do realizacji własnych celów. Mamy tego przykład w Tokarni, w gminie Tokarnia, gdzie powstały tablice informujące o ważnych aspektach tej miejscowości. Czwarta strefa kultury to projekt zagospodarowania placu przy budynku OSP i wejściu do Kliszczackiego Centrum Kultury. Miejsce stworzone na potrzeby działalności kulturalnej, ale również na potrzeby młodzieżowej drużyny pożarniczej. W strefie kultury znalazła się kameralna scena, na której można tworzyć ciekawe wydarzenia i spotkania, ale również odpocząć w przyjaznym otoczeniu zasadzonych drzew. Miejsce ma możliwości, czego dowodem był pierwszy występ w trakcie otwarcia, fragment bajecznego musicalu w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego zespołu Kliszczacy. Projekt zrealizowała OSP Tokarnia przy finansowym wsparciu mecenatu Małopolski. Pośród stuletnich modrzewi, aleją parkową z mroku wyłania się pani Targowska. Dziedziczka ubrana w długą suknię z biletem na bal staje w progu dworu. Jej twarz pełna skupienia sprawia wrażenie zatroskanej. Jeszcze gospodarskim okiem spogląda na okolicę i staje w półcieni. Dla nieobecnych to kolejne cenne widowisko teatralno-muzyczne w dorobku młodzieżowego zespołu Kliszczacy z Tokarni. Zabrało widzów w podróż po minionej historii regionu. Mogliśmy przenieść się do czasów zbójników, karczm żydowskich i przypomnieć sobie zasłużone postacie, które miały wpływ na miejsce, w którym żyjemy. Dla nieobecnych to następne przedsięwzięcie zespołu Kliszczacy, który udowadnia swoją otwartość i kreatywność w łączeniu elementów tradycji i współczesności.
na wzyrce nicni zasiadą, w niebo wpatrzono i słuchą, czy w oddali gdzieś nie przelatuje śpiewka nieskończona. Stało się czwartym miejscem promocji książki Dziejopis Kliszczacki Trójkąt. Wcześniej publikację promowaliśmy w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, Miejskim Centrum Kultury w Jordanowie, Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi. Dziejopis zabiera nas w podróż po niezwykłej krainie Kliszczaków, odkrywając nieznane do tej pory postacie i wydarzenia. Publikacja zrealizowana została w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura 2022. Na podsumowanie wydarzeń odbył się koncert sopranistki Katarzyny Wiwer oraz harfistki Ireny Czubek-Davidson Tęsknota za Słowikiem. Znakomite krakowskie artystki w programie przedstawiły utwory, których motywem przewodnim był śpiew Słowika. Publiczność miała okazję zobaczyć i posłuchać jednego z najstarszych instrumentów, jakim jest harfa, oraz usłyszeć na żywo sopran wysoki głos żeński. Koncert podkreślił wagę wydarzeń, które pozostaną na długo w naszej pamięci.